Czarek, nim przejdziemy do dyskusji o Legii, chciałbym zapytać, czym uzasadniona jest ta histeria związana z sędziowaniem? Oczywiście, trzeba przyznać, trzeba piętnować zachowania arbitrów, tak jak w meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa. Sędzia Jarzęba, który nie widział, że wyjechał Jędrzejczyk za linię grubo ponad metr. Sędzia Siejewicz, który nie dostrzegł karnego Parejki na Koseckim. Ta ręka, która jest dyskusyjna, bo część fachowców mówi, że jodłowiec w prawidłowy, inna, że w nieprawidłowy sposób odbił piłkę. Później mamy spotkanie w Pucharze Polski. Trener Zieliński, trener Ruchu, który przegrał na Legii, grzmi, że to przez sędziów. Sędziowie się mylą. Nie podejrzewam, żeby robili to specjalnie. Tymczasem wytworzyła się taka atmosfera, że wszyscy Legii sprzyjają, pomagają. Jest coś na rzeczy, twoim zdaniem? Znaczy, wydaje mi się, że to jest efekt też jakby takiej kumulacji błędów sędziowskich też na przykład w Lidze Mistrzów, prawda? Jest w zasadzie w każdym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów były... No weźmy Borussia Malaga, tak? Były kardynalne błędy sędziów, więc... W jednej akcji, przepraszam, bo mówisz o Borussii, w jednej akcji. Dwa razy spalony. Ale w zasadzie w każdym ćwierćfinale tak, były błędy. My to widzieliśmy świetnie na powtórkach, później przyszły błędy naszych sędziów, więc jakby nastąpił, wydaje mi się, taki efekt kumulacji. No i nie ukrywajmy, no, piłka to są emocje. Legia jest klubem, który wywołuje szczególne emocje w kraju i raczej te skrajne, tak, albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne. W mniejszości te więc, pozytywne. Ja pamiętam, jak grałem w Legii, był ten sam problem. Tak. Zawsze mówiono, że nam Warszawa pomaga, tak? Że nam Warszawa pomaga wygrywać mistrzostwa, tylko patrząc na statystyki, Legia nie wygrywa tak często mistrzostwa Polski, więc wydaje mi się, że to jest taki nieszczęśliwy też zbieg okoliczności według mnie, no nie sądzę, żeby to było robione tak, celowo. Poszła presja w ciągu trzech dni. Tak, więc uważam, że to też może słabość sędziów powoduje, tak? No bo oni też nie oni sądzę, się, oni się... Ci wejdę. Ale panie Andrzeju, ja o co innego chciałem podnieść pana jako tak. Trenera, chcę zapytać, czy to nie jest najłatwiejszym usprawiedliwieniem jako szkoleniowca tak, wyjść nie, i powiedzieć, że sędzia ja mnie wyrąbał, wodę, tak? Ja już wam przypominam, że ja półtora roku kierowałem tym wydziałem, rozwiązując w ogóle wydział sędziowski i nie ośmieliłem się, są świadkowie w związku, żyją ludzie. Ja nigdy nie dawałem obsady na Legię, ponieważ ja dwa razy byłem trenerem Legii, a raz zastępcą szefa klubu, czyli faktycznym szefem piłki nożnej w Legii i jednocześnie potem trenerem, kiedy tak zrządził, powiedzmy sobie, los. Natomiast tutaj to jest dwóch doskonałych naprawdę sędziów na polskim rynku, zarówno Musiał, jak również i Siejewicz. To są trenerzy, którzy Musiał mają... Musiał sędziował z meczu z Ruchem Chorzów, tak. Siejewicz w meczu z Wisłą. Nie, tak, dlatego podpowiadam, poszła taka presja. Ja przypomnę przecież, bo za mojej kadencji byłem... Przejdę chyba jednak do historii razem z Saksem Liskiewiczem Kolatorem. Wprowadziliśmy pierwsze dwie trójki zawodowych sędziów, właśnie my. Potem kontynuował to Stępniewski. Idzie presja, natomiast przypominam, bo minęło już 23 lata, kiedy ówczesny wtedy sekretarz generalny Związku Liskiewicz, ja byłem trenerem reprezentacji, rozmawiałem z panem Blaterem, to co mówi Zbyszek, 23 lata temu. Zróbmy, mówię, to co robiliśmy między innymi, bo ja trochę grałem jeszcze i piłkę ręczną. Dwóch sędziów ustawionych diagonalnie, bo dzisiaj, jeżeli mówimy, dzisiaj Zbyszek Przesmycki, świetny kiedyś sędzia, obserwator, że niestety nie sprawdził się eksperyment i Zbyszek Boniek to potwierdził w tej chwili w telewizji, no to jeżeli się w sześciu nie nadają, to w trzech się nadają? No być może nie umiem współpracować, bo ta współpraca, panie Andrzeju, nieco skala inaczej wygląda. Nie, broni się Międzynarodowa Federacja International Board, broni się przed nowoczesnością, czyli przed telewizją. No i dlatego starczyło mieć podgląd, nawet by miał sędzia techniczny, daje sygnał głównemu, bo mają bądź co bądź monitoring, bardzo szybko by podjął decyzję. Ale komuś na tym widocznie zależy. A ja się nie zgadzam z tym, że nie można być w Polsce, bo ma prawo Zbyszek Boniek zaproponować, szczególnie przy jego, powiedzmy sobie, pozycji, jaką ma bardzo silną, że chcemy w Polsce zrobić eksperyment, taki to a taki, żeby wyrazili zgodę jako eksperyment. Czarek, jedno pytanie mam do ciebie, bo przy okazji tego meczu, jeszcze do Legii nie przejdziemy, przy okazji meczu Wisły z Legią wywiązała się awantura między prezesem Wisły. No, przeszła ta awantura także na poziom związkowy PZPN-u ze Zbigniewem Bońkiem. Obaj panowie, no, troszeczkę wojują na łamach portali społecznościowych, gazet i tak dalej. Nie podobało mi się to, co Jacek Bednarz zaproponował. Galeria sędziowskich sław w cudzysłowie, czyli ci arbitrzy, którzy Wisłę rzekomo skrzywdzili, że niby zrobili to celowo, mieli wisieć tam, jak nie lubię, nie pamiętam w którym filmie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tak. Galeria tych, których nie obsługujemy. No to jest słabe, to jest takie prowincjonalne, powiedziałbym. Z drugiej strony, no prezes Zbigniew Boniek odpowiada, zajmij się pan lepiej swoim klubem i pracy w tym klubie. Niepotrzebne to jest.
No, rzeczywiście słabe. No, ja rozumiem Jacka Bednarza, ponieważ... Ale co, ty też byś taką galerię zrobił? Znaczy nie zrobiłbym, tak? No, ale ja rozumiem Gordziego, tak? Ale nie rozumiem w emocjach, dalszych kroków. W emocjach robi się błędy i myślę, że Jacek to zrobił, to powiedział pod wpływem właśnie emocji, tak? Myślę, że dzisiaj jakby z punktu jakby już innego widzenia by inaczej się zachował. Myślę, że może żałuje tych słów, ale wydaje mi się, że też miał prawo też jakby odezwać się w stosunku do prezesa związku, który też krytykował jego personalnie, osobiście, prawda? I wydaje mi się, że niepotrzebne to było na pewno, bo jakby każda taka pyskówka między prezesem związku a prezesem klubu bądź bardzo poważnego nie jest pozytywnie odbierana w naszym środowisku piłkarskim, które i tak nie ma jakiegoś bardzo dobrego wizerunku.